Halo, dzień dobry widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek bardzo ważna informacja. Po pierwsze, znajdujemy się na moim nowym kanale Nitashi Minecraft, więc drogi byczko, jeżeli tego jeszcze nie robisz, subskrybuj z dzwoneczkiem i walnij łapkę w górę, jeżeli chciałbyś więcej tego typu odcinków. A po drugie, moi drodzy, mam zamiar już niedługo wystartować z serią wielu zarąbistych odcinków z waszym udziałem. Więc słuchajcie, wbijajcie, w opisie macie mojego Discorda. Jest to Discord serwera donasty.pl. Ale spokojnie, jeżeli nie macie ochoty na nim grać, nie ma żadnego problemu, po prostu na tym Discordzie będę robił pobór widzów, których będę brał do odcinków, więc wbijajcie. No i tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Przechodzimy do odcinka z serwera I'm Ekipa. Jak wiecie, zmieniliśmy kanał na Nitashi Minecraft. Więc jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. No i pozwólcie, że pokrótce przybliżymy wam informacje o tym serwerze, co tu robimy oraz dlaczego to robimy. Będzie to bardzo pomocne w tym, abyście, kochani, zrozumieli sens tego odcinka oraz całego naszego projektu osuszania oceanu z wody. I'm Ekipa to serwer stworzony przeze mnie oraz moich przyjaciół, czyli Artur i Minionki, w celu robienia wielkich rzeczy, z których po prostu jesteśmy dumni oraz rzeczy, którymi możemy się wam pochwalić. Na samym starcie naszej przygody zaczęliśmy od budowy naszej wioski. Pojawiły się pierwsze domki, drogi, małe farmy trzciny, czy nawet farmy pszenicy, no bo jednak coś trzeba jeść. Następnie zabraliśmy się za rozmnożenie wieśniaków oraz ogarnięcie wszelkich potrzebnych enchantów. Zbudowaliśmy ekspiarkę, wykopaliśmy pod nią dół z, uwaga, 800 tysięcy bloków. Na początku serwera, gdy jeszcze nie mieliśmy nawet zrobionych dobrych kill-offów i mieliśmy pierwszy możliwy beacon, także uwierzcie mi, że no było fajnie, po to, aby nie respiły się nam moby na dole, a aby wszystkie moby respiły się nam na górze w naszej ekspiarce. Zrobiliśmy farmę totemów i uwaga, śmieszna akcja. Farmę totemów zbudowaliśmy jako pierwszą na serwerze. Naprawdę, to był nasz pierwszy grinder. Nie mieliśmy farmy jedzenia, nie mieliśmy farmy gunpowderu, nie mieliśmy farmy trzciny, a mieliśmy farmę totemów. Także troszeczkę XD. Nie pytajcie, czy to był pomysł, bo mój. Kolejną farmą była ta czarnych szkieletów w Netherze, którą później wielokrotnie modyfikowaliśmy, co możliwe, że widzieliście na moim odcinku na głównym kanale, a jeżeli nie, to sobie obejrzyjcie. Następnie wykonaliśmy farmę guardianów. W sumie wykonaliśmy to mocne słowo, bo zrobili ją tylko Szmiksi, Kropczak i chyba Pampito. Na dość osamotnionej świątyni, co spowodowało nam ogarnąć dużo jedzenia oraz surowców na tworzenie lamp. No a na końcu standardowa ekspiarka w endzie, którą każdy, kto chce grać, na pewno musi wykonać. No okej, dobra, przybliżyłem wam, jakie dokonania zostały zrobione na naszym serwerze. Uznaliśmy, że robienie każdego osobnego odcinka z każdej z tych farm po prostu byłoby turbo nudne, tym bardziej, że niektóre z nich są pełne z poradników, więc jakby, no nie ma sensu robić poradnika z poradnika, jakby chyba rozumiecie. No ale teraz już przechodzimy do najważniejszego. Pewnego dnia wraz ze swoją ekipą usiedliśmy i postanowiliśmy, że do tej pory robiliśmy, wiecie, same zwykłe projekty, tak jak wam już mówiłem. Jedna farma, druga, trzecia, czwarta. Ale tym razem chcieliśmy zrobić coś wielkiego. Coś naprawdę potężnego. Coś, o czym dowie się każdy, kto lubi Minecrafta w Polsce. I coś, z czego, co najważniejsze, będziemy dumni. No i tak powstał projekt osuszenia oceanu. No ale hola, zapytasz mnie teraz, Nitek, ale przecież ocean osuszało już milion ludzi. Co drugi streamer na świecie, co drugi youtuber na świecie, co jest w tym fajnego? Oczywiście, moi kochani,
o tym zaraz, ale najpierw muszę wam się wytłumaczyć, no bo tytuł mógł was troszkę wprowadzić w błąd, gdyż nie osłyszeliśmy całego oceanu, ale uwierzcie mi, że znaczną jego część, co zaraz wam pokażę. Zamysł całego projektu to osuszenie oceanu z oryginalnym monumentem na jego środku, osiedlenie się w monumencie oraz przeniesienie tam wszystkich gratów, wypełnienie całego dna dirtem i grasem, aby wyglądał jak piękna kraina, zbudowanie w środku wielu struktur, wiosek, domków i tak dalej, osiedlenie całości przez wieśniaków, a na koniec zrobienie czegoś, czego jeszcze nie mogę wam zdradzić, ale czegoś, co będzie niejako wyjaśnieniem całego projektu, dlaczego w ogóle on jest i jak to się stało, że jest taki osuszony, no bo wiecie, trzeba to jakąś fabułkę zbudować. No i jak zapewne się domyślacie, to co dzisiaj chciałbym wam przedstawić, to efekt naszej miesięcznej pracy z przerwami, ponieważ jeszcze mieliśmy problemy z serwerem Donasty.pl i ogólnie tworzyliśmy go, także troszkę było problemów, ale miesiąc potu, wyrzeczeń i ciężkiej charówy, aby to wszystko dla was przygotować. Jeżeli ciekawi was, ile bloków tam zjeździliśmy, to już śpieszę z kalkulacją. Podczas osuszania całości tego oceanu o rozmiarze 512 na 512 usunęliśmy około 9 175 040 kratek wody, 980 700 wodorostów, 111 100 niskiej trawy morskiej oraz 54 000 wysokiej trawy morskiej. Sporo. Co nie? Wychodzi, że ponad 11 milionów bloków. No ale teraz przejdźmy do statystyk bloków, które postawiliśmy. I jest to około 1 792 000 piasku, którym odgradzaliśmy korytarze w celu osuszania. 111 500 gąbki, którą kładliśmy raz za razem, żeby właśnie osuszać. 90 000 pochodni, chyba nie muszę mówić po co. 79 800 szkła naokoło w celu oddzielenia wody od naszego projektu. 54 tysiące kamienia, 45 tysięcy andezytu oraz 42 tysiące diorytu postawionych w celu stworzenia sztucznej góry, której wcześniej tutaj nie było. No i zapewne teraz zapytasz się mnie, czy do naszego projektu były wykorzystywane komendy, Word Edit i tym podobne wspomagacze, ponieważ na pewno, gdy teraz Bartek, mój kochany montażysta, wam tutaj pokazuje te piękne klipy, jak sobie latam i pokazuję wam to wszystko na Creative'ie, na pewno was to interesuje, czy właśnie używaliśmy Word Edita oraz jakiś komend. Odpowiedź brzmi, i to jest dziwne, ponieważ i tak, i nie, bo cały projekt został osuszony oraz przygotowany bez jakiejkolwiek ingerencji programów czy komend, więc wszystko, co osiągnęliśmy, to dzięki ciężkiej pracy, dzięki naszej harówie oraz ogromnej ilości poświęconego czasu. Jednak, aby zachować pełną rzetelność, ponieważ, kochani, każdy z was mnie zna i wiecie, że ja zawsze jestem szczery, muszę powiedzieć, że mamy na serwerze wgranego Word Edita, ale służy on nam tylko i wyłącznie jako pomoc pomiarowa. Na przykład wszystkie te statystyki, które podałem wam dzisiaj, są właśnie wzięte stąd, że po prostu zaznaczałem sobie wondem od jednego miejsca do drugiego, liczyłem sobie set, tam nie wiem, na przykład dioryt i pokazywało mi, ile diorytu użyliśmy do stworzenia danej góry. I tak dalej, czyli pozyskujemy dzięki temu statystyki, których możemy was uczyć na naszych odcinkach. Także mam nadzieję, że to rozumiecie i mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Całość pracy, bo na pewno bardzo was to interesuje, zajęła nam około 3 tygodnie. Na początku powiedziałem miesiąc, ale z przerwą, więc około 3 tygodnie. Wliczając to pełne zaangażowanie średnio 10 osób, można policzyć, że na osuszenie tej części oceanu poświęciliśmy około 504 godziny na osobę, czyli jakieś 5040 godzin. Całość czasu jest mocno uśredniona i tego akurat nie bierze na poważnie, gdyż wiadomo, kochani, jesteśmy ludźmi i czasami jedna osoba pomagała 3 godziny, a druga pomagała 17 godzin, ponieważ miała więcej czasu, jakby chyba kumacie, o co chodzi. Na koniec, czy jesteśmy dumni z tego projektu? Ja? Na pewno. Moja ekipa? Jak najbardziej, niesamowicie. Jaki jest kolejny krok? Teraz planem na to, co chcemy zrobić w kolejnej
kolejności jest to, aby wypełnić całe dno gra z blokami, aby wszystko się pięknie prezentowało i wyglądało jak podwodne miasto, które po prostu zostało osuszone wskutek pewnej czynności, ale to później, ja na razie tego nie zdradzamy. Także kochani, śledźcie dalej losy naszego projektu. Upewnijcie się, że macie suba z dzwoneczkiem na tym nowym kanale Nitashi Minecraft, ponieważ taki content jak ten będzie się tu pokazywał i będzie on takiej jakości, którą dzisiaj oglądaliście. Więc gdybyście chcieli więcej, subujcie, łapka w górę i tak dalej. Oraz widzowie, napiszcie nam wasze pomysły na kolejne chore projekty na naszym świecie, a może na ciekawe rzeczy, które jeszcze mogłyby urozmaicić nasz aktualny projekt w komentarzach. Tak jak powiedziałem, komentarze są wasze, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i elo!